Dzień dobry, zapraszam na rozmowę ze Zdzisławem Kudłą, urodzonym w Wesołej, reżyserem, scenarzystą, artystą, malarzem, który przez wiele lat pracował w studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, gdzie reżyserował wiele odcinków kultowej polskiej bajki Bolek i Lolek. Witamy Pana. I właśnie chciałem zacząć od Bolka i Lolka, no bo to jest bajka, którą znają wszyscy Polacy, niezależnie od daty urodzenia. I te scenariusze, które Pan pisał, ta reżyseria, którą Pan prowadził, ona nawiązywała w jakimś stopniu do dzieciństwa tutaj w Wesołej. Pan przywoływał te przygody tutaj przeżyte, ówczesne marzenia, które Panu towarzyszyły? Powiem tak, że nie jest moim pomysłem Bolek i Lolek. Ja przyszedłem jesienią, a oni już robili pierwszy film od wiosny. Także pomysł na scenariusz był na Chrebeckiego Władysława. I w zasadzie wszystkie scenariusze to on współuczestniczył. Także moich przygód niewiele mogło być w tym Bolku i Lolku. Ja oczywiście reżyserowałem kilka odcinków, ale to była wtedy, studio było fabryką. Był plan kwartalny i tak dalej, roczny. Były godziny, były kategorie ludzi, animatorów, reżyserów i tak dalej. I ja przyszedłem właśnie w 1963 roku, jak się serial zaczynał. No właśnie i od razu reżyser i twórca Bolka i Lolka Władysław Nechrebecki Pana zaangażował? Nie od razu do reżyserii. Najpierw próbowałem, byłem fazistą 3 miesiące, potem niecały miesiąc animatorem, potem pewnie z 2 lata dekoratorem i jako plastyk. Mnie to, powiem, nie bardzo odpowiadało. Taka dyscyplina, kreski i tak dalej, drutowanie tak zwane. I chciałem się uwolnić, to jeden z redaktor takim i mi mówi, i co? I co będziesz w Bielsku robił? Ja mówię, będę robił wszystko, plansze tam, reklamę tam, to malował. No i co? No i co? No mówię, no to i będę żył normalnie. No ale słuchaj, wejdź się do reżyserii i jako reżyser będziesz wyjeżdżał na świat. Będziesz po festiwalach uczestniczył, a jako plastyk, no to co, będziesz powiatowym plastykiem najwyżej. No, no właśnie, bo mówimy tutaj o tym, że Pan chciał się plastyką zajmować, no i studio również się zajmował, to wyjaśnijmy od razu, w jakich okolicznościach się Pan znalazł w Bielsku Białej, no i w studiu filmów rysunkowych, ponieważ Pan ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Malarstwa, no i nie wiązał Pan przyszłości z wyuczonym zawodem na tak prestiżowej uczelni. Ja ukończyłem malarstwo i aby żyć, to dodatkowo robiłem studium pedagogiczne. Ale z dziewczyną, którą zacząłem chodzić, urodzoną zresztą w Lwowie, ale zamieszkałem w Bielsku-Białej po wojnie. I ona chodziła na grafikę filmową. A ja się zacząłem z niej nabijać. Po co ci? Co ty? Ona mnie pyta, z czego ty będziesz żył. No ja sobie robię na wszelki wypadek studium pedagogiczne. Będę gdzieś uczył najwyżej, w jakimś liceum czy coś. No, ona się zapisała też na studium pedagogiczne, ale tak się stało, że pobraliśmy się w czasie studiów. Ja miałem nawet propozycję rektora, żeby się zatrzymać na uczelni, ale Kraków był miastem zamkniętym. Dla młodego małżeństwa za Boga nie szło znaleźć prywatnej jakiejś kwatery, czy pokoju nawet.
samotnemu jeszcze, ale żonatemu nie. Wiadomo, to groziło. Dziecko to tamto, a ludzie się bali, że wtedy nie wyrzucą takiego delikwenta. I wylądowałem właśnie u teściu w Bielsku. I jak zacząłem szukać pracy, no to tam reklama akurat była pani dyrektor na urlopie macierzyńskim i nie miał kto zdecydować. W liceum plastycznym nie byłem i nie szukałem pracy, bo nie bardzo się do szkoły paliłem. Uważałem, że oby, jako przekleństwo obyś cudze dzieci uczył. No i ona mi poradziła, że idź do studia, zapytaj, czy nie potrzebuję. No poszedłem, tam był wcześniej półroczny dyrektor i mówi, bardzo chętnie, ja plastykom daję zielone światło tu. No i mówi, ale pana nie obronię. Ja siebie muszę tu obronić, a muszę powiedzieć, że studio założyli amatorzy. To nie, tam plastyk był założycielem, ale jego już nie było, bo historia ma różne od tego studia też dzieje i dramatyczne i w każdym razie stąd moje najpierw musieli mnie sprawdzić, więc musiałem zrobić projekty postaci i dekoracji do filmu, dostałem scenariusz do ręki i zrobiłem film, nigdy nie był realizowany, ale na próbę. I szybko odnalazł się pan w tej animacji, reżyserii. W dużym stopniu się pan musiał przekwalifikować. No, to był trzeci rok, czy jak zacząłem reżyserię. Trzeci rok pracy. No i potem to już opracowania plastyczne, tak zwane projekty plastyczne. To robiłem do serialu Baltazar Gąbka, do obydwu odcinków. Scenariusze tam pisałem nawet do drugiej serii. Ale idealnym marzeniem moje było robić filmy dla dorosłych. Krótko, bo z tymi filmami najczęściej był tam największy wkład. One były poza klasyczną techniką, poza animacją klasyczną. Były tak zwane wycinanki, czyli najwięcej autor indywidualności w to wkładał i pracy. I z nimi można było jeździć rzeczywiście na różne festiwale, ale to wcale nie było takie proste, bo dyrektor stosował metodę, musisz się zasłużyć na te. Najpierw zrobisz Wolkajolka, potem ci puścimy z filmem dla dorosłych. Zrobisz Bechapowski, to cię puścimy. Zrobisz Rytmy Śląska, ci damy dla dorosłych. Muszę powiedzieć, że z tymi filmami dla dorosłych zwiedziłem kawał świata. Od Iranu poprzez Egipt, Europę całą, Związek Radziecki, Estonię, tam Armenię. No wystarczająco jak na wczesne czasy, gdzie było bardzo trudno wyjechać. To było dosyć miłe przeżycia. Właśnie przygotowując się do rozmowy, zrobił pan filmy Bruk, Karaluch, Impas, między innymi oczywiście. I to są filmy bardzo takie ponadczasowe, bo Bruk mówi o problemie wycinania lasów, czyli ekologia, no dzisiaj cały czas aktualnie. Karaluch o zagrożeniu wojną atomową. Wiemy, co się dzieje na wschodzie i jakie są z tego zagrożenia. Impas o skomplikowanej cywilizacji XX wieku. No ona trochę się załamała teraz na wschodzie całkowicie. Czyli pan twierdzi, że pewne zachowania ludzi, pewne zjawiska społeczne, one są nienaruszalne, stałe w społeczeństwach, mimo zmian, wymiany pokoleń i postępu technologicznego? Powiem tak, człowiek degraduje tę ziemię jak może, nie zastanawiając się. Może moje pochodzenie pozwoliło na to, że ja to zauważałem dosyć wcześnie i zrobiłem na przykład Bruk, który obleciał właściwie cały świat
i dostał chyba najwięcej z moich filmów nagród, chociaż był bardzo prosty w realizacji i nie był skomplikowany scenariusz też. Natomiast Szum lasu to była zaś sprawa uprzemysłowienia tej taśmowej roboty. Ludzie, pracując jednostajnie, wykonując tę samą robotę na taśmie, dostawali albo bzika, albo zostawali alkoholikami, albo także szybko zauważano i psycholodzy nakazywali właścicielom fabryk przerzucać, co pół roku przynajmniej go przerzucać na inny odcinek, żeby była to wada cywilizacyjna. Człowiek też jest żywy i nie można go umaszynowić, po prostu zrobić z niego robota. To w tej chwili robią roboty, to jednostajną robotę. Ja ludzi bardziej rozumiem niż dzieci, powiem szczerze. Do dziecka niektóre tematy są za trudne. Z dzieckiem i mimo, że Bolek Bilory był sławny, bo miał 180 odcinków, to prywatnie się zwierzę, że bardziej mi się podobały Reksie i scenariuszowo, i wykonawczo. Scenariuszowo przeważnie. Stąd też na przykład Karaluch to jest przewrotna opowieść, bo naukowcy stwierdzili, że chityna zawarta w ich chroni przed promieniowaniem. I tam jest taka przewrotna opowieść, no nie będę opowiadał, można sobie to ściągnąć z internetu, oglądać. Tudzież moje przygody wiązały się z tym, że chcąc zrobić coś dla dzieci głębszego, powziąłem pomysł, żeby zrobić według książki Żukrowskiego Porwanie w Tiuturlistanie, pełnometrażowy film kinowy. Oczywiście powstał w niedobrych czasach, było powstanie wojenne, gdzie Żukrowski podpadł, ale mimo wszystko za pół roku osiągnął ponad 600 tysięcy widzów dziecięcych i dostałem nawet za to krzyż oficerski. No takie to są ludzkie dzieje. Teraz jeszcze, jeżeli już wymieniliśmy Reksia, Porwanie w Tiuturlistanie, no dokładając do tego na przykład Misia Uszatka, Bolka i Lolka, te wszystkie polskie bajki, one biły rekordy popularności, oglądania. Można powiedzieć, że myśmy byli czołówką w Europie, w świecie w produkcji bajek dla dzieci. Nie byliśmy czołówką. W Europie może, ale też nie zawsze. Tylko robiliśmy jedną zasadniczą dobrą robotę, której teraz nie chcą uznać. Były one bezdialogowe, łatwe w sprzedaży. Nie trzeba było robić oryginalnych wersji dźwiękowych, bo to są koszta i pewne umiejętności. No a na Zachodzie obowiązywało, w Europie Zachodniej obowiązywało, że filmy dialogowe muszą być w oryginalnym nagraniu językowym i tak dalej. To dystrybutorzy łatwo kupowali bezdialogowe. Stąd Bolek i Lolek na przykład osiągnął maksymalną sprzedaż, a szczególnie Wielka Podróż Bolka i Lolka kupił dystrybutor angielski i zrobił wersję angielską, i ona osiągnęła chyba 83 kraje. Pobiła dochodami wtedy nawet filmy fabularne polskie, najlepsze. Także... A byliście w stanie konkurować, no, biorąc pod uwagę tą oglądalność, tę oglądalność, o której teraz powiedzieliśmy, na przykład z bajkami amerykańskimi z Disneya? Nie byliśmy, powiem to szczerze. Na podstawie na przykład takich rzeczy, że dystrybucja świata opierała się na... Dziś na przykład kina polskie są w rękach, żartobliwie mówiąc,
amerykański góralist z Góry Synaj. Także to też był pewien klan. Nie mieliśmy takiej reklamy. Disney, produkując film, 1/3 przynajmniej przeznaczał od razu na promocję i reklamę. Od razu miał z góry zapewnionych dystrybutorów. To były układy i różnice cen. Teraz ostatni film, jaki zrobiłem, to jest Gwiazda Kopernika. Pełnometrażowy film dla dzieci, właściwie familijny tak zwany. On kosztował jakieś, przeliczając na dolary, jakieś 1 200 000, może 1000 dolarów. A przeciętny amerykański disneyowski film kosztuje 100 milionów, 150 milionów dolarów. Więc jaka konkurencja? Na przykład wersji angielskiej nie mogliśmy sobie zrobić, bo by kosztował kilkakrotnie więcej niż cała realizacja filmu. A nie wiadomo, czy by się zwróciły i skąd te pieniądze wziąć. Ja na przykład opowiadam, że nie wiem, co było trudniejsze. Znaleźć budżet na Gwiazdę Kopernika, czego wykonać. Tak było, to jest trudne. Dziś w tej chwili nie ma pieniędzy na polskie filmy. To trudne są bardzo możliwości. Zaczynają coraz częściej wchodzić w układ prywatni ludzie z pieniędzmi. Także to jest przyszłość, tak jak w Ameryce zresztą. No, jeżeli już mówimy o trudach pozyskiwania pieniędzy na film, na kulturę, no to pan tego najlepiej doświadczył po przełomie ustrojowym, zostając dyrektorem studia. Trudno było się odnaleźć w tych nowych czasach. Trudno było rozwinąć studio, no najpierw w ogóle utrzymać na rynku. To było piekielnie trudne. Powiem szczerze, że nigdy nie marzyłem o takim stanowisku i było to zawsze, w studiu było to poniżane, bo dyrektor był, mniej zarabiał od realizatorów. Myśmy mogli robić tak zwane nieograniczony czas pracy, więc od rana do nocy i tak było, siedzieliśmy nawet po nocach. Natomiast dyrektor był urzędnikiem i musiał między młotem a kowadłem tam plany, tematyki, a to tamto. Ciągle miał jakieś tam... Ale w 92 roku dyrektor odchodzący, który już miał wiek emerytalny, pochodzący zresztą z Podgłębicy, ekonomista, zawołał mnie i mnie pyta: Zdzisław, co ty teraz będziesz robił? Jak to, co będziesz teraz robił? Mówię, co ty mnie pytasz dziwnie? Filmy tak jak robiłem. A on mówił: ale skąd na to znajdziesz pieniądze? Nie ma pieniędzy na filmy. Telewizja nie daje, ministerstwo też nie, więc jest kłopot. Przecież widzisz, że padły już 2 studia i proponuję ci zostać dyrektorem. Znasz cały warsztat od A do Z. Jesteś jeden ze starszych pracowników. Znasz reżyserów i nie tylko z animacji, ale z fabuły polskiej. Znasz urzędników ministerstwa. Spróbuj to uratować. Spróbuj to uratować. Bo jak przyjdzie spadochroniarz, tak nazywano narzucanych, to mówi: pół roku i was nie ma. I jak pan to uratował? Proszę pana, to powiem tak jak Woody Allen. Oprócz talentu trzeba mieć jeszcze szczęście. Nie wystarczy talent bez szczęścia. Paderewski mówił, że wystarczy 1% szczęścia, 1% talentu, 9% szczęścia, a 90% pracy. Coś w tym jest i w jednym, i w drugim. Dostałem to w najgorszym okresie. 96 ludzi w studio jeszcze, bo to rękodzieło było. Jeszcze tyle. I zostając PO 1 grudnia, po 10 dniach dowiaduje się, że przychodzi księgowa i mówi: panie dyrektorze, ale nie będzie na wypłaty, nie ma pieniędzy. I co tu zrobić? Miałem to szczęście, że wcześniej
Prowadziłem z dyrektorem rozmowę z takim Amerykaninem, który chciał kupić prawa do porwania w Tyrgistanie, ale z prawem przemontowania, gdy będzie trzeba, zrobienia nowych tekstów piosenek i nowych nagrań, nowego dźwięku w ogóle. A może i dialogów nowych tekstowo. Nie, to jest niemożliwe do sprzedania przez studio, bo prawa autorskie to zabezpiecza autorom. W tym wypadku, ponieważ ja byłem autorem i kolega do pomocy, więc dlatego rozmawiano ze mną, czy się na to zgodzę. Ja się nawet zgodziłem, bo wiedziałem, że są trudne chwile, ale dłuższy czas trwa licytacja co do ceny. Jak ja nastałem, no to sięgnąłem do tej rezerwy i trochę opuściłem, może za dużo, ale innego wyjścia nie miałem i sprzedałem. Po przejściu na emeryturę w 2010 roku pańskie życie jakby zatoczyło koło, bo wrócił pan tak do malarstwa, do tych lat studenckich. Nie do studenckich lat nie wróciłem. Powiem szczerze, inaczej malowałem po studiach i zupełnie miałem inne trochę podejście. W czasie pracy już w studio na przykład powstawał tamten obraz, dlatego on tu jest pokazany, bo to jest jeden z pierwszych, który zmienił oblicze moje. Jak gdyby. Ten tak. Nie. Dlaczego? Trochę wyciągnąłem wniosku z pracy przy filmie animowanym. Jakich wniosków? Że i film, i wszystko może być dla znawców, ale wtedy to jest dla 3000, 2000 znawców. Ale może być film dla 300 milionów. I pomyślałem, że muszę malować tak, żeby zatrzymać widza dłużej. Żeby obraz nie był jednoznaczny, żeby miał kilka podtekstów, żeby był wypracowany, żeby miał szczegóły, odnośniki. Dlaczego szczegóły i dlaczego odnośniki? Bo jest malarstwo już komputerowe i wiem, że na przyszłość będzie się ręka liczyła ludzka, a nie automat. Wiem, że muszę konkurować z kolorową, cholernie kolorową telewizją, więc są bardziej kolorowe może niż kiedyś. I z tych wniosków, które wyciągnąłem, zacząłem malować w domu i to stało się mój kompleks w ten sposób, że nie maluję, odrabiałem i odrabiam. No a dzisiaj znajdujemy się na wystawie pańskich obrazów w Szkole Wesołej i też na emeryturze postanowił pan powracać do rodzinnych stron i tutaj również prezentować swoje dzieła? Nie, to na tym nawet mi się nie marzyło. Nigdy nie pomyślałem, że ja w Wesołej będę miał wystawę obrazów. To jest też przypadek miły. Niejaki rodak Franciszek Dąbrowski w 907 roku ożenił się z dziewczyną żołnierzy, a sam był po szkole artystycznej rzemiosła sakralnego w Krakowie. Nazywał się Franciszek Dąbrowski, pochodził tu z niedalekiej górki i ówczesny proboszcz ksiądz Mączka wypatrzył, że chłopak rzeźbi i ma talent w lipowym drzewie i że go będzie szkoda, ponieważ miał brata lekarza w Krakowie, to pod opieką jego dostał się do tamtej szkoły zakonnej ponoć i w Żołyni potem jako pracownik takiego twórcy ołtarzy z Przemyśla realizowali dla Żołyni ołtarz główny i on tam wypatrzył sobie dziewczynę, tam się ożenił i tam potem założył warsztat,
którym pracował syn jeszcze w latach powojennych, ale to na ten, jak to było, był niszczony, bo to nie dość, że jeszcze prywatny, to jeszcze sakralny. I ta pani, która kupiła dom potem Dąbrowski, żeby to ocalić i tak dalej, życiorys szukała. I ktoś jej znalazła tam, że jego matką była Antonina Kudła. I ktoś jej tam powiedział, że jest taki Kudła malujący też z Wesołej. No bo on pochodził właśnie z Wesołej. I skontaktowała się ze mną. Ja najpierw powiedziałem, że jest to nie jest krewny, żaden krewny, bo Kudłów jest dużo Wesołej, więc może z którejś rodziny, ale trudno mi powiedzieć. Ale potem dzwoniłem do siostry i zaczęliśmy się zastanawiać i wyszło, że mój dziadek i ta Antonina, matka tego Dąbrowskiego, to byli brat i siostra. I ona powiedziała w takim razie, ta dyrektorka działu kultury, że to jest pan mój, musi pan zrobić wystawę. No i ta wystawa była w Żołyni najpierw, a potem oczywiście zaraziła władze gminy Nożrzec i stąd jest Wesoły, stąd może pójdzie do Dynowa, gdzie chodziłem pierwsze 2 lata do gimnazjum. No i jesteśmy obok obrazu Rodzinny Dom, czyli ten sentyment przewija się przez pańskie malarstwo. Tu przewija się, na pewno to jest nieuniknione, życiorys własny wyciska całe życie piętno przecież. I tu mieszka moja siostra do dziś dnia, brat w Sanoku. Także ja tu przyjeżdżałem najpierw do mamy, potem do siostry czasem. Ale powiem szczerze, że nigdy nie przypuszczałem, że tu będę miał wystawę. To mówię szczerze. I wychodząc z tej szkoły, kierownik mi miał informator różnych szkół, ponieważ i proponował mi liceum plastyczne w Jarosławiu od razu. A skąd się to wzięło? Ja się zastanawiam, skąd się wzięła ta ciągota do rysowania. Najpierw myślałem, że jest to choroba sieroca. Mój ojciec zmarł w 1945 roku, w marcu jeszcze się wojna nie skończyła. Efektem pracy z furmanką, koniem przy umacnianiu Doliny Lukierskiej frontu jeszcze za Niemców. I przyjechał z tak ogromnym zapaleniem płuc, że szybko się przerodziła w palące suchoty, jak wtedy musieli, gruźlicę. I dosłownie rok przetrwał i zmarł. Zostawiając 3 dzieci. Ja byłem najstarszy, miałem 7 rok, więc zdałem sobie sprawę wtedy, że mama ma najwyżej da nam jeść. Więc jest to niemożliwe. Więc muszę sam o siebie zadbać. Muszę się po prostu uczyć i stąd uciec, bo co to? Matka miała 2,40, w tym las, łąka i w 11 kawałkach, no, sierp i cepy. Taka była wtedy gospodarka, no, powojenna. I jeszcze nałożone kontyngenty. No i pan właśnie, no to pracował nad sobą, jak pan mówi, ale to też, no ten talent chyba dużą rolę odegrał, no bo dostać się na ASP w Krakowie, czołową artystyczną uczelnię. Teraz powiem panu. Przede wszystkim musiałem jedno spełniać. Ciągle mieć stypendium, bo inaczej byłoby koniec kariery, więc musiałem się na tyle uczyć i na tyle być do przodu, żeby być wyróżniającym się. Stąd i powiem szczerze, że w Dynowie, jak mi zaproponował to liceum plastyczne w Jarosławiu, to przyszedłem do domu i mówię mamie, że jadę zdawać egzamin do szkoły plastycznej do Jarosława. Mama pyta, gdzie to jest? Ja mówię, no na nogach do Dynowa, potem wąskotorówką do Przeworska, potem jeszcze kawałek szerokim torem do Jarosławia. Dziecko, gdzie ty na koniec świata? Ja nigdy pociągiem nie jechałem, mowy nie ma, ja cię nie puszczę. Chodzą tu starsze kuzynki do liceum w Dynowie, to idź tam i też jest
średnia szkoła i do tego. No, muszę powiedzieć, że uległem łzom i poszedłem do gimnazjum Dydynowa. Na szczęście tam się trafił człowiek, który się mną zainteresował. On tam był i sekretarzem szkoły, i księgowym, i uczył rysunku technicznego. I przyuważył, że ja się dobrze w tej dziedzinie spisuję i że w bursie rysuję różne bitwy partyzantów. No, dziecięce powojenne takie bajki. I zaczął się mnie nabrać na dodatkowe jakby spytki po lekcjach, na rozmowę, o czym ja w życiu marzę. I powoli wyciągnął z tego, że najchętniej poszedłbym na Akademię Sztuk Pięknych. I wtedy przystąpiłem do ataku takiego bezpardonowego. Musisz zmienić szkołę. Nie ma nikogo w Dynowie, kto by cię podszkolił, a na tym poziomie to ty do Akademii nie masz żadnych szans. Bo jesteś laikiem, ja też jestem laikiem i kto ci tu pomoże? Nikt ci nie podszkoli. Musisz już się przygotować, to jest specyficzne studia, mówi. To, że ty to będziesz rysował, to nie znaczy, że się w tej dziedzinie rozwijasz. I mówi, nie mów nic mamie, ja cię tu zwolnię na jeden dzień, napisz podanie, przyniósł mi informator, że po małej maturze też przyjmują. I napisałem to podanie i pojechałem w ten dzień, to był czerwiec, początek czerwca, bo tam wcześniej były te egzaminy i zdawałem tam. Oczywiście napisałem podanie do trzeciej klasy. Liceum był pięcioletnie, ogólniak był czteroletni. Jak wywiesili listę, to patrzę, jest 40 uczniów przyjętych do pierwszej klasy, 8 do drugiej, do trzeciej nie ma nikogo. I się zdenerwowałem, ale jeszcze zerknąłem i do tej drugiej klasy jestem wpisany. No to poszedłem do sekretariatu, czy to nie jest pomyłka? Nie. Mówi, wszyscy 8 jesteście po małej maturze. No to w takim razie 2 lata, co ja panu powiem, to ja rezygnuję i proszę o dokument. Ona mówi, nie ma prawa mi wydać dokumentów. Kto ma prawo? Dyrektor. No to do dyrektora. Dyrektora nie było, poszedł na obiad, wróci. Musiałem poczekać, rozmawiam z dyrektorem, przekonywania, że to my mamy w tył, jesteśmy i w rysunku, i w malarstwie, i w francuskim, i w historii sztuki, i tam wymienia. I tego, no ale mnie ciągle siedzi na głowie, że to jest jeden rok tu, cofka, drugi rok, liceum dłuższe, 2 lata, to jest w życiu niebagatela. I przyjechałem do Dynowa, on zaraz po pierwszej lekcji mnie wyciągnął na spytki i mówię, że rezygnuję z tego, no bo taka i taka sytuacja. O Jezus. I dopiero się zaczęło szkolenie, że rok, dwa w życiu, jeśli coś kochasz, to nic nie znaczy, tak dalej. I do tego jeszcze powiem metafizycznie, że miał na imię Józef, jak mój ojciec. I on to robił z całego dobrego serca. On był dla uczniów takim dobrym aniołem. Tam w ogóle, nie tylko do mnie. No i jak szedłem na wakacje, jeszcze nie byłem przekonany, ale chciałem się pożegnać z nim, bo to taki okazywał mi dużo zainteresowania. I mówię, panie profesorze, jedę na wakacje. A on pyta się, no co, zdecydowałeś? Jeszcze nie. I on mi mówi, dobrze. Daje rękę i mówi, ja cię tu więcej nie chcę widzieć. Powodzenia. I pojechałem na wakacje i jakoś powoli mamę utytułałem w to, że jadę do Rai Jarosławiej. I tam pojechałem rzeczywiście. I muszę powiedzieć, że tę wdzięczność do niego czułem cały czas. Ale jak kończyłem akademię, myślę sobie, skończenie to jeszcze nic. No to trzeba jakimś dorobkiem się wykazać. No to jak już miałem kilka filmów za sobą, udział w kilku wystawach, nawet chyba jedną polichromię małego kościółka w Jeleniej Górze, samochód,
No to się wybrałem do mamy i do Denowa. Poszedłem do urzędu zapytać się, gdzie on mieszka. I mówią, że proszę pana, on rok temu zmarł. A wiedziałem, że miał syna. Pytam, a syn? Syn 2 lata temu zginął w wypadku. To mnie bardzo tak przykuło, że nie zdążyłem podziękować. Jeszcze mi urzędnik mówi, wie pan co, i nie ma tu, on jest pochowany w Przemyślu, a nie w Denowie. No to już w ogóle. I 3 lata temu ksiądz Bator, pochodzący zresztą z Wesołej, który napisał książkę o Wesołej, pożyczył mi taki rocznik denowianina. I tam widzę, jest życiorys profesora Witkowskiego, podpisany syn. Jak tam podzwoniłem do wydawców, to się dowiedziałem, że on miał starszego syna, który nie zginął. I mieszka w Józefowie pod Warszawą. No dostałem telefon, porozumiałem i zdążyłem przed wszystkimi świętymi podziękować. Niech ma jeszcze jedną tą lampkę, bo właściwie on mi dał tego kopa. No i w tym momencie wracamy do początku naszej rozmowy. Akademia Sztuk Pięknych ukończona, później praca, jak żeśmy już wspomnieli, w Bielsku-Białej. Pan czuje się spełniony? To był dobry wybór, dobry krok ze studiem filmów rysunkowych? Myślę, że tak, ale spełniony to się człowiek, ja przynajmniej nie jestem spełniony i myślę, że nawet, jak mówię, 100 lat plus VAT mi nie wystarczy, żeby dokończyć swojego posłannictwa. W planach rozszerzanie tej kolekcji malarskiej? Tak. I może też coraz częściej będzie pan w takim razie już po tym fakcie, jak tutaj przyjechał z wystawą do Wesołej, Wesołą też odwiedzał z własnymi dziełami. No to już zależy od gminy czy od działaczy tutejszych, bo w tej chwili jest bardzo trudne też wystawiennictwo. Nawet biura wystaw artystycznych, które są przecież na państwowym, względnie nawet częściowo na miejskich budżetach, nie są w stanie pokryć się kosztów takich wystaw, katalogu, zaproszeń, tego wszystkiego. Tak, życzymy, żeby tych obrazów było jak najwięcej, żeby jak najczęściej pan przyjeżdżał do rodzinnej Wesołej, czy w ogóle tutaj do regionu, do powiatu brzozowskiego. Dziękujemy bardzo za rozmowę i za te bardzo interesujące wspomnienia. A naszym gościem był Zdzisław Kudła, malarz, scenarzysta, reżyser, wieloletni pracownik studia filmów rysunkowych, reżyser wielu odcinków kultowej bajki Bolek i Lolek. Dziękujemy jeszcze raz. Ja dziękuję. Kłaniam się serdecznie i dziękuję za twórcą wystawy i spotkań. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.